Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Moim Państwa gościem, nie po raz pierwszy w podcaście Na Celowniku, jest dr Stanisław Niewiński. Dzień dobry, panie doktorze, uszanowanie Stanisławie. Cześć Arturze, miło cię znowu słyszeć. Dr Stanisław Niewiński. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Stanisławie, dzisiaj naszym takim głównym jakby tematem ma być zaproponowanym tak naprawdę przez ciebie, bo wiele rzeczy aktywnie sugerujesz, o czym powinniśmy rozmawiać. Jest coś, co roboczo można by nazwać dyplomacją chińską, oczywiście w domyśle, na przełomie wieków, czyli dawna chińska dyplomacja, polityka zagraniczna, ale nie sposób tak naprawdę jako punkt wyjścia nie zapytać, nie skomentować i stąd właśnie ta moja uwaga i prośba o twój komentarz o znowu Chiny, a trochę tak naprawdę gdzieś tam w nawiasie o Tajwan, bo Xi wybrał się do Europy. Rozmawiał oczywiście z Francuzami, z Serbami, Węgrami. Wszystko teoretycznie pięknie wygląda, bo on pokazuje, że chce partnerstwa z Europą, ale można odnieść wrażenie, że to partnerstwo ma być w takiej swoistej kontrze wobec Stanów Zjednoczonych, bo gdzieś tam padają komentarze na temat nie tyle Zachodu, co normalnego Zachodu w nawiasie w wydaniu europejskim, nie wspomina tu się za bardzo tak o Stanach Zjednoczonych. No i pytanie, czy to znowu nie jest jakaś trochę pułapka, bo niejednokrotnie przecież rozmawialiśmy chociażby o kwestiach technologii, tych wszystkich kwestii, nazwę to roboczo, pułapek, bo tak naprawdę mówimy o tych wszystkich naszych wątpliwościach, jeśli chodzi też o szpiegostwo, ochronę informacji, danych i tak dalej. Jak ty interpretujesz całe te spotkania, ich pewną narrację? Gdzieś tam widzisz coś między wierszami? Gdzieś widzisz różnicę pomiędzy tym, co nagle ci w głowie, mówiąc kolokwialnie, zaświtało, a tym, jak media to wszystko gdzieś przedstawiają i te oficjalne komunikaty medialne? Arturze, no przede wszystkim myśmy się na ten temat już dosyć dawno umawiali i tak się akurat no, ciekawie zdarzyło, że gdy zdecydowaliśmy się tą tematykę poruszyć w ramach naszych spotkań, no akurat ma miejsce ta wielka wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga w Europie, właśnie w ramach których odwiedza Francję, Serbię oraz Węgry. Powiedziałbym w ten sposób, że ta jego wizyta wpisuje się w taką już dosyć długofalową tak naprawdę politykę Pekinu wobec Unii Europejskiej. Myśmy to zresztą, myślę, że już z kilka razy tak naprawdę poruszali w ramach podcastu. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Chiny dość, myślę, konsekwentnie próbują patrzeć na świat zachodni trochę dualistycznie, to znaczy tak, z jednej strony mają Stany Zjednoczone, które są im ich systemowym rywalem, z którym rywalizują na bardzo wielu polach, bo mamy tutaj i gospodarkę, i technologię, i szeroko rozumiany świat dyplomacji, oczywiście również kwestie militarne. No jest ta Unia Europejska, która dla chińskich elit, która w myśli chińskich elit, no może być w teorii taką troszkę przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych, mianowicie być tą częścią Zachodu, z którą Chiny potrafią znaleźć jakiś taki wspólny punkt wyjścia i do jakiegoś stopnia, prawda, realizować te swoje interesy. Na ile to podejście jest realne, no to jest już druga kwestia. Sądzę, że od no, kilku dobrych lat widzimy jednak w Unii Europejskiej rosnące pewne obawy przed chińską ekspansją i jednak taką, do jakiego to się nazywa fachowo deriskingiem, no jednak jakąś taką próbę, powiedzmy, takiego budowania tych stosunków z Chinami, aby one, powiedzmy, nie wiem, no nie zagrażały Europie na wielu płaszczyznach. No mimo wszystko jednak no, ekipa Xi Jinpinga próbuje jakoś
jakoś tutaj ugrywać te swoje interesy. Temu w dużej mierze służy wizyta we Francji, tak? Francja obok Niemiec to jest ten najważniejszy, można powiedzieć, gracz Unii Europejskiej. Paryż od kilku lat próbuje jakiegoś takiego swojego trochę nowego otwarcia z Chinami, próbuje tutaj realizować swoje różnego typu interesy, czy to dyplomatyczne, czy to gospodarcze. No i Chiny próbują tutaj jakoś, prawda, na Francję wpłynąć, aby poprzez ten kraj cała Unia Europejska przyjęła nieco taką bardziej koncyliacyjną politykę w stosunku do Pekinu. To jest jedna kwestia. Natomiast w momencie, kiedy my mówimy o Węgrzech, państwie, prawda, od 2004 roku, które jest członkiem Unii Europejskiej, oraz o Serbii, która do Unii Europejskiej aktywnie aspiruje, no to mówimy o takich państwach, które oczywiście w ramach Unii Europejskiej odgrywają rolę dużo mniejszą. No, Serbia jeszcze członkiem nie jest, prawda? Natomiast to są w których Chiny posiadają bardzo silne wpływy, przede wszystkim o charakterze gospodarczym. Gdy mówimy o Węgrzech Viktora Orbana, no to warto pamiętać o tym, że chociażby to jest chyba jedyne państwo w Europie, w którym chińska uczelnia, mianowicie w tym wypadku Uniwersytet Szanghajski, posiada swój wydział zamiejscowy. Serbia również ma bardzo bliskie stosunki z Chińską Republiką Ludową. To wynika oczywiście z wielu zagadnień, no też trudna historia tego kraju w latach 90., wojna na Bałkanach, interwencja NATO w 99 roku. W Serbii, tak wśród społeczeństwa, jak i wśród elity politycznej, istnieją pewne resentymenty antyzachodnie, na których Chiny próbują grać. No i w konsekwencji rozwijają, prawda, te swoje relacje na różnych płaszczyznach. No warto chociażby wspomnieć, że Serbia jest takim dosyć istotnym w Europie konsumentem chińskiego wyposażenia wojskowego. Tak, między innymi tam systemy rakiet przeciwlotniczych temu Serbowie kupowali. Bardzo dziękuję, Stanisławie. Poruszyłeś wiele tak naprawdę istotnych kwestii i trochę okazuje się, że chyba myślimy podobnie, bo chciałbym jeszcze trochę pytanie doprecyzować. Wybór tych trzech podmiotów pewnie nie jest przypadkowy, tak? No, pod żadnym pozorem nie jest. Dokładnie. I teraz pytanie. No, wybór Francji może wskazywać, że Chiny traktują Francję jako właśnie główny motor Unii Europejskiej, bo no, jeden z dwóch głównych Niemcy. Motorów obok Niemiec, prawda? No właśnie, a Niemcy zostali tutaj pominięci i to jest ciekawe. Druga kwestia, o którą chciałbym zapytać, to właśnie pogłębić temat Serbii, bo no tak jak wspominałem wcześniej, dla niektórych mogło to być zaskoczenie, poniekąd trochę to wyjaśniłeś, no ale to się trochę może kłócić z takim przyjacielskim spojrzeniem na partnerstwo chińsko-unijne. Czy Serbia ma być takim nowym podmiotem, mieć nową rolę podmiotową, mocno podkreślam to słowo, czy być może ma być, bo wspomniałeś też o współpracy wojskowej, nowym takim no, chińskim hubem, takim trochę może koniem trojańskim, bo przecież padło na spotkaniach, tutaj prezydent Macron miał mocno pytać, wręcz naciskać o uzbrojenie dla Rosji i padła dość ciekawa odpowiedź, bo Chiny powiedziały, że nie będą dostarczać Rosji uzbrojenia, ale gdzieś tam padło też doprecyzowanie, że w trakcie prowadzenia przez nią działań wojennych. Może niedokładnie tak to brzmiało, ale sens był tak zachowany. I dlatego też o tym między innymi mówię, no bo pojawia się znowu kwestia pewnie Tajwanu, tej długoletniej strategii. Popraw mnie, jeśli się mylę, zdaje się, że do 2040 roku Chiny zapowiedziały zjednoczenie z Tajwanem. Oczywiście tam nie ma słowa o wojnie, ale mogą to robić też na sposób, bym powiedział, rosyjski, bardziej taki, chociaż to słowo nie zawsze tu pasuje i nie zawsze je tak lubię, ten hybrydowy. No i ostatni wątek to te Węgry. No pewnie nie chodzi tylko o uczelnie, ale i pogłębienie znowu współpracy. Wspominałeś o uczelniach, czyli bardzo mocno ta nasza jakby dziedzina działalności. No pewnie pojawią się tutaj kwestie nauki, dydaktyki, popularyzacji nauki, pewnego rodzaju importu w wyniku, czy raczej eksportu wyników działań i ich komercjalizacja. No, wątków tutaj powiem szczerze od groma, które mogłyby nam zająć wręcz całą rozmowę. Jak ty widzisz, podsumowując, żeby cię nic nie pominęło, bo pytanie na pewno długie, kwestia pominięcia Niemiec, a wysunięcia na piedestał Francji, to co pytałem o Serbię, Węgry, uzbrojenie łącznie z kwestią Rosji, no i ostatecznie Tajwanu.
To pominięcie Niemiec, ono myślę może poniekąd wynikać z tego, iż te stosunki między Pekinem a Berlinem, one są w ostatnich kilku latach trochę jednak chłodniejsze. Niemcy, przede wszystkim niemiecka elita polityczna zauważyła, że na tej bliskiej kooperacji gospodarczej z państwem środka zaczynają stopniowo jednak tracić i tam też od pewnego czasu jest taka głośna właśnie ta koncepcja tego deriskingu, czyli żeby do jakiegoś stopnia, prawda, tą kooperację gospodarczą z Chinami nieco ograniczyć, to jest jedna kwestia. Druga wynika z tego, że ogólnie my możemy zauważyć pewne zmiany od kilku lat również w polityce francuskiej, w skali europejskiej, ale również światowej. Emmanuel Macron podejmuje tutaj pewne działania, które mają zintensyfikować rolę Francji w ramach Unii Europejskiej. On też do jakiegoś stopnia zaczął trochę rozbijać ten niemiecko-francuski tandem. No i też powiedzmy sobie, że ta kooperacja z Chinami jest jakimś tam elementem tej takiej trochę, no może to trochę górnolotnie zabrzmi, ale tej takiej trochę nowej, powiedzmy, francuskiej polityki zagranicznej. No stąd też Chińczycy postanowili skorzystać z okazji, odwiedzić Francję, no jako właśnie jeden z tych głównych motorów integracji europejskiej, no i próbować tutaj, prawda, pewne rzeczy dla siebie ugrać. Także to jest a propos tej kwestii. Wracając jeszcze do zagadnienia Serbii, no czym ta Serbia ma być dla Chin w perspektywie długofalowej? No ja myślę, że do jakiegoś stopnia Chińczycy widzą w Serbii trochę takie drugie Węgry, czyli taki, powiedzmy, no kraj w tej, powiedzmy, nowej Europie, nowej Europie w tym sensie, że to są kraje, które wstępują, kraj, który wstępuje do Unii Europejskiej, które ma być właśnie takim, podobnie jak Węgry, takim trochę hubem gospodarczym dla tych Chin. Tam się pojawiają kolejne chińskie inwestycje, no i poprzez to, że chiński kapitał tam się pojawiają tam się chińskie przedsiębiorstwa, no w momencie już, prawda, wstąpienia Serbii do Unii Europejskiej, no będą one miały dzięki temu łatwiejsze pole do oddziaływania w skali całej Unii Europejskiej, ponieważ Serbowie jako kraj dopiero do Unii Europejskiej wstępujący, powiedzmy, no nie mają takich oporów z przyjmowaniem chińskiego kapitału, jak to ma miejsce w krajach, nazwijmy to już tej starej bądź starszej Unii Europejskiej, jak to jest w przypadku takich krajów, prawda, jak nasz, który już w tej Unii Europejskiej jest tych lat kilkanaście. Natomiast co do jeszcze Węgier, no to tutaj oczywiście ta kooperacja z Chinami, ona jest na bardzo wielu płaszczyznach. Ten powiedzmy, ta filia Uniwersytetu Szanghajskiego to jest, powiedzmy, taki jeden z bardziej wyróżniających się elementów, no ale ogólnie rzecz biorąc mamy tam dużą aktywność chińskich koncernów. Chiny są istotnym inwestorem zagranicznym na terenie Węgier. No tutaj można by to wymieniać i wymieniać. No nie wiem, czy już kiedyś o tym u Ciebie nie wspominałem, ale na przykład na Węgrzech funkcjonuje dzisiaj jedna z większych w Europie diaspor chińskich. Tak jak Polska posiada bodajże drugą czy trzecią diasporę wietnamską w Europie, tak Węgry mają jedną z większych diaspor chińskich. Stanisławie, a jeśli mogę, doprecyzowałbym jeszcze, czy troszeczkę rozwinął już na sam koniec tego wątku, jeszcze jednym pytaniem, które trochę mi uciekło, a wydaje się być bardzo ważne w tym momencie. Jasne. Czy ta polityka tak naprawdę chińska w tym momencie, w takim wydaniu, może tak to ujmę, nie będzie trochę taką chińską właśnie pułapką, bo Niemcom zajęło sporo czasu, aby zrozumieć, że jednak kapitał, biznes, gospodarka ma narodowość. Po długich, długich latach w końcu to przyznali, jak wyszła ta prawdziwa rosyjska twarz. Czy trochę Chiny z Francją, jako właśnie tym liderem i jednym z motorów, a może najważniejszym dla Chin, bo wydaje mi się, że przypadek pominięcia Niemiec gdzieś tam być może, w cudzysłowie znowu, nie był pewnie przypadkowy. Czy Chiny nie zakładają właśnie podobnej pułapki kagańca na Francuzów jako liderów, przy okazji na całą Unię i, tak jak wspominałeś, Węgry, za chwilę być może ta Serbia w Unii, no nie będą takimi miejscami, poprzez które właśnie ta współpraca, kooperacja ma się rozwijać tak, aby Chiny mogły na tyle uzależnić no członków Unii Europejskiej czy w ogóle państwa europejskie w taki sposób, że kiedy coś im się tam w polityce samodzielnej, suwerennej nie będzie podobało, to znowu, tak jak Rosjanie z gazem robili, czy nie będą w stanie robić czegoś podobnego, tak? Bo jednak to się wydaje, no jeśli nie do końca realne, to przynajmniej jako jeden z scenariuszy, który
należy brać pod uwagę, a jego niebranie, no niestety może się okazać no dużym błędem. Znaczy wiesz, ja przede wszystkim myślę, że sami Chińczycy jakoś specjalnie nie ukrywają tutaj swoich motywów, bo te motywy trudno jest ukryć. Chińczycy zawsze w gruncie rzeczy do Europy, do Unii Europejskiej podchodzili w ten sposób, że uprawiali taką bilateralną politykę z poszczególnymi, powiedzmy, państwami partycypującymi w tym projekcie, tak aby, powiedzmy, abstrahować jakoś od ogólnej architektury tego tworu, tak? To znaczy, no wiadomo, jest tam Komisja Europejska, są władze centralne w Brukseli, ale my jak mamy jakieś interesy do zrobienia, no to przyjeżdżamy do Polski, do Czech, do Niemiec, do Francji, tak? I tutaj rozmawiamy, prawda, z władzami państw narodowych i na tym szczeblu staramy się przede wszystkim tutaj, prawda, realizować swoje interesy. No i te chociażby rozmowy z Francją, myślę, są też jakimś ważnym elementem właśnie tego procesu. Co do natomiast Francji i zamierzeń tutaj francuskich, no to wiesz, trudno do końca powiedzieć, no bo tak, no mieliśmy jedne spotkanie i my za bardzo nie wiemy, co z tego jeszcze na dłuższą metę, że tak powiem, wyniknie, tak? Tutaj Emmanuel Macron miał między innymi pewne konkretne interesy gospodarcze francuskie, które polegają no na tym, na czym polegają, prawda, interesy wszystkich krajów europejskich rozmawiających tutaj z Chinami, z władzami chińskimi, przede wszystkim lepszy dostęp swoich towarów do rynku chińskiego, tak? On tam Chińczykom przedstawił swoje założenia, ale to z tego długofalowo wyniknie, na ile, prawda, Chiny będą gotowe tutaj, powiedzmy, poprawić dostęp chińskich, francuskich koncernów do rynku chińskiego, no to już my zobaczymy. Stanisławie, przepraszam, muszę złamać swoją obietnicę. Jeszcze jedno doprecyzowujące pytanie, ponieważ kolejne kropki się pojawiają, które trzeba połączyć. Mam nadzieję, że to już będzie naprawdę to pytanie. Ostatnie. Czy patrząc na to, jak ostatnio swoją postawę pewną reprezentowała Francja wobec Rosji, czy to, o czym wspominałeś, i to jest wybitnie ważne, właśnie bilateralne podejście, dwustronne, to co też Rosja robiła wobec niektórych państw europejskich i to co Chiny teraz też nie tylko próbują, ale i realizują robić, nie będzie w przyszłości miało realnego wpływu na to, co się może właśnie wydarzyć. Popytałem chociażby o ten Tajwan i ta postawa Francji wobec Rosji, twarda momentami bym powiedział, w oficjalnym przekazie, bo to, co się dzieje też poza kuluarowo, to jest inna kwestia, no pokazuje, że Francja faktycznie tym liderem europejskim jest. Czy jedynym, abstrahując teraz całkowicie od tego, jest tym liderem i czy Chiny sobie nie przekalkulowały w ten sposób, że skoro Francja taką postawę, inicjatywę wykazuje, a nawet chęć realnego działania, czy być może właśnie pod kątem przyszłościowego, no do 2040 roku przecież, kiedy Chiny mają się zjednoczyć z Tajwanem, to jest 15 lat. Perspektywa wcale nie tak odległa. Czy być może nie jest tak, że Chiny niekoniecznie w militarny sposób, ale istnieje inny, podstępny, będą dążyły do tego, aby przejąć pełne władztwo, no nie chcę powiedzieć, że nad zbuntowanym regionem, ale jednak próbującym być samodzielnym. Czy nie obawiają się, że właśnie Francja bądź inne państwa będą próbowały wtedy też stanąć po, czy raczej w kontrze w stosunku do Chin? I czy tak naprawdę to wszystko nie jest właśnie realizowaniem globalnej polityki pod tym kątem, aby no trochę założyć właśnie ten kaganiec, kajdanki, nie wiem jak to inaczej nazwać, aby mieć wpływ, przykręcając te przysłowiowe w przyszłości kurki, no tak jak umówmy się, miało to miejsce między innymi i z Tybetem. I mam nadzieję, że to już jest ostatnie moje pytanie w tym wątku i będziemy dalej kontynuować rozważania na temat dyplomacji, polityki, ale trochę dawniejszej. Wiesz, no to jest taki problem, że my w gruncie rzeczy no nie wiemy, jak ta sytuacja, prawda, z Tajwanem i jego miejscem na arenie międzynarodowej się ostatecznie rozwiąże, no bo to, że Pekin chciałby w jakimś stopniu bardziej pośrednim, bezpośrednim, pokojowym czy też militarnym podporządkować sobie Tajwan, to jest jedno, a drugą kwestią jest to, czy Chiny będą dysponowały odpowiednim potencjałem, aby do tego doprowadzić, tak? To jest, zresztą nieraz na ten temat rozmawialiśmy i to jest perspektywa według mnie wciąż mocno odległa, o ile w ogóle realna, tak? Rozumiem, bardzo dziękuję za komentarz. Stanisławie, nasz główny wątek. Dyplomacja chińska na przełomie wieków. Jak ona zrozumiana właśnie po chińsku? Czy to jak państwo środka rozumie dyplomację, to jest tożsame z tym,
jak my w Europie ją rozumiemy, czy jednak tam jest spojrzenie w jakiś sposób inne. Pytam tak naprawdę o to, czy my mamy prawo, znaczy mamy prawo, inaczej, czy nie będzie właśnie błędem na początku jakiejkolwiek analizy rozumienie chińskiej aktywności przez własny pryzmat, czy powinniśmy na to spojrzeć inaczej, bo ja zawsze przytaczam przykład chociażby strategów. Sun Tzu, Clausewitz, my patrzymy w Europie przez Clausewitza, Chińczycy realizują oczywiście to wszystko, co spisał wieki temu Sun Tzu i czasem jest popełniany w interpretacji ten błąd, że patrzymy Clausewitzem, a nie przez okulary typowo chińskie. Myśmy, Arturze, w czasie swojego ostatniego spotkania trochę zajęli się kwestią właśnie tej klasycznej chińskiej myśli politycznej. Ja się tą klasyczną myślą polityczną dość aktywnie zajmuję i właśnie zagadnienia dyplomacji, zagadnienia polityki zagranicznej są jednym z tych właśnie płaszczyzn działalności państwa chińskiego, gdzie dosyć dobrze możemy zauważyć właśnie impact tej tradycyjnej tej chińskiej tradycyjnej myśli politycznej i dość dobrze nam to pokazuje, jak właśnie można powiedzieć rozjeżdżają się te nasze europejskie punkty widzenia i to jak Chińczycy widzą to zagadnienie. Użyłeś terminu państwo środka, czyli to jak Zhongguo, tak, czyli to jak Chińczycy swoje państwo nazywają i one właśnie nigdzie tak dobrze nie pokazuje pewnych różnic pomiędzy Chinami właśnie, a tą Europą stworzoną przez wiele państw narodowych, tych właśnie różnic. Właśnie ta polityka zagraniczna te różnice pokazuje, myślę, w sposób zdecydowanie najlepszy, ponieważ jakbyśmy sobie popatrzyli na dzieje Europy, gdzieś przynajmniej od upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie, to co nas uderza, to to, że zasadniczo Europa poza jakimiś tam niewielkimi elementami, czy to XVI wiek i pewne próby tutaj hegemonii habsburskiej, Francję czasów burbońskich bądź napoleońskich, czy ten dosyć krótki okres zdominowania Europy przez hitlerowskie Niemcy, to poza takimi okresami generalnie rzecz biorąc Europa była podzielona na szereg państw narodowych o plus minus podobnych potencjałach, które ze sobą rywalizowały, toczyły wojny. Jakieś tam, prawda, mocarstwa próbowały kontynent europejski zdominować, ale gdy próbowały to robić, to każdorazowo w stosunku do nich tworzyła się jakaś koalicja, która próbowała im to utrudnić. Tak? I skutek tego mamy taki, że w Europie pewną koncepcją bardzo mocno leżącą u podstaw tak naprawdę myślenia o polityce zagranicznej jest przekonanie o tym, że Europę konstytuują państwa suwerenne, tak? To znaczy takie państwa, w których możliwość stanowienia prawa mają na władzę konkretnego państwa. Tak? Formalnie wszystkie państwa partycypujące w polityce zagranicznej są sobie równe. Tak? Natomiast w wypadku Chin no, sytuacja poszła w zupełnie innym kierunku, ponieważ gdzieś mniej więcej od czasów królewskich, od trwania cesarstwa w 221 roku przed naszą erą, Chińczykom udało się zbudować bardzo duży podmiot polityczny. Duży w kategoriach, prawda, powierzchni, no mówimy o państwie, które rozciągało się, prawda, gdzieś od Mandżurii na północy po deltę Mekongu na południu, od stepów Azji Centralnej na zachodzie po wybrzeże Pacyfiku na wschodzie. Państwo z dużą populacją, tak, bym nie skłamał, gdzieś w XII-XIII wieku populacja Chin przekroczyła 100 milionów mieszkańców. Było to państwo przez wiele stuleci bardzo wysoko rozwinięte pod względem gospodarczym, przodujące w rozwoju naukowo-technicznym. I skutkowało to, drogi Arturze, tym, że generalnie rzecz biorąc Chiny przez stulecia w stosunku do swoich sąsiadów były tworem znacznie silniejszym, znacznie bogatszym i często lepiej rozwiniętym. Chińczycy trafiali w trakcie, prawda, swojej ekspansji albo na inne ludy osiadłe, takie jak na przykład Koreańczycy bądź Wietnamczycy, ale jednak o dużo mniejszym potencjale gospodarczym, albo na ludy koczownicze, które potrafiły na pewnych etapach dziejów pokonać ich militarnie, ale stały na dużo niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. I to skutkowało tym, że Chińczycy nie mieli na swoim, powiedzmy, azjatyckim podwórku tworów sobie równych. I to skutkowało tym, że w ich myśleniu
nie ukształtowało się taka refleksja jak u nas, że stosunki międzynarodowe tworzą równe sobie państwa suwerenne. Nie, tam były Chiny, było państwo środka, mocarstwo oraz twory od tych Chin, prawda, słabsze. Tak? I to skutkowało tym, że chińskie spojrzenie na politykę międzynarodową jest, można powiedzieć, endemicznie elitarystyczne. Chiny nie miały wokół siebie równych graczy i to doprowadziło do wytworzenia czegoś takiego, co sinologowie nazywają jak system trybutarny. To był pewien system, w ramach którego Chiny przez stulecia zarządzały swoimi stosunkami międzynarodowymi, w ramach których był ten, prawda, starszy pośród państw świata, narodów świata, czyli Chiny, Cesarstwo Chińskie, oraz państwa od nich słabsze, które siłą rzeczy były ich wasalami. Korea, Wietnam, no i cały szereg, prawda, innych pomniejszych państw w Azji Południowo-Wschodniej czy też w Azji Centralnej. Te państwa, aby w ogóle móc utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Chinami, musiały się tym Chinom opłacać w postaci wysyłania tak zwanych misji trybutarnych, w ramach których ci posłowie składali cesarzowi stosowne podarki, a w zamian mogli z Chinami handlować, no i, prawda, partycypować w tej kulturze chińskiej, cywilizacji chińskiej. A więc był to system, można powiedzieć, endemicznie na równy. Mieliśmy tego seniora, prawda, cesarstwo chińskie oraz pozostałe państwa, które miały charakter wazalny wobec cesarstwa chińskiego. Tak to przez stulecia w dużym uproszczeniu funkcjonowało. Stanisławie, ja myślę, że otwarłeś oczy nie jednej osobie, bo nie każdy sobie zdawał pewnie sprawę, choć jak historia to pokazuje, no były wojny, w których właśnie ten większy podmiot jako Chiny, no mówiąc mocno kolokwialnie, obrywał. I ja widzę w tym wszystkim, co przez ostatnie minuty mówiłeś, wiele podobieństw właśnie do tego, co mieliśmy trochę, czy mamy dalej w Europie, tak? Czyli ta Europa środkowa czy zachodnia i ta Rosja. Bo te podobieństwa wydaje się, że istnieją pewnie, to nie będą nigdy porównania jeden do jednego. Tam daleka Azja, tutaj kontynent i okolica typowo europejska. A chciałbym zapytać, a jak wyglądała cała ta dyplomacja w pewnym procesie zmiany politycznej wewnętrznej w Chinach, tak? Bo pewnie, aczkolwiek jest to pytanie, no była związana typowo z polityką i tą wewnętrzną, i zewnętrzną w wydaniu chińskim, ale ta zmiana wewnętrzna przecież następowała. Były dynastie, było różne podejście do swojego otoczenia, do sąsiadów. Jak właśnie tak na, no nie chcę się powtarzać, że na przełomie wieków, ale w ramach tej historii być może nie tylko, bo cofasz się do czasów nie tylko naszej ery. Jak ta dyplomacja się zmieniała? Nie chodzi mi o to, abyś przez kolejne wieki przeszedł, ale czy widzisz pewnego rodzaju, no nie wiem, etapy, właśnie takie gruntowne zmiany? Przecież no to, co mamy też w historii najnowszej, kiedy te, nazwijmy to, nowe państwo chińskie się zawiązało, to wszystko wyglądało momentami inaczej. No rywalizacja i z rosyjskim sąsiadem, i Mongołowie, i chociażby Japończycy, no to wszystko miało wpływ przez te lata na tę politykę. Jakbyś mógł to jakoś w takiej pigułce właśnie przedstawić. Ta polityka jak najbardziej się zmieniała. Powiedziałbym, że ten właśnie charakterystyczny dla dawnych Chin sposób organizowania swoich kontaktów z sąsiadami, zwany przez sinologów systemem trybutarnym, bo jest to określenie czysto zachodnie stworzone przez amerykańskiego sinologa i historyka Johna Kinga Fairbanka w latach 60. Sami Chińczycy nie posiadali stosownego terminu na ten system. Ten system no, powstał jako wynik tak naprawdę pewnych doświadczeń, pewnych zmian, pewnych też transformacji, można powiedzieć, w otoczeniu dawnych Chin. To jest tematyka bardzo, bardzo złożona i głęboka, więc ja postaram się, można powiedzieć o tym trochę w pewnym skrócie. Kiedyś tutaj już, jak rozmawialiśmy, ja zwróciłem uwagę twoim słuchaczom na to, że jak mówimy o cesarstwie chińskim, jest to termin troszkę nieprecyzyjny, ponieważ właściwie należałoby mówić w sumie o trzech tak naprawdę cesarstwach, trzech okresach cesarskich w dziejach chińskich. Mamy więc to pierwsze wczesne cesarstwo dynastii
Qin oraz dynastii Han, potem mamy kilkaset lat wojen domowych, odbudowę cesarstwa pod koniec VI wieku naszej ery, tak zwane, ja to oczywiście trochę upraszczam, drugie imperium, na które składają się dynastia Sui, Tang i Song. Potem w XIII wieku mamy podbój Chin przez Mongołów, którzy przez około 100 lat je okupują, zostają wygnani w wieku XIV. W wieku XIV i mamy to ostatnie, późne cesarstwo, które tworzy dynastia Ming oraz ostatnia dynastia Qing, dynastia obca, dynastia mandżurska. I gdybyśmy chcieli spojrzeć na te dynastie poprzez chińską politykę zagraniczną, w pewnym oczywiście uproszczeniu, bo to są rzeczy bardzo złożone, to musimy zwrócić uwagę na to, że to wczesne imperium, dynastia Qin i dynastia Han, to jest państwo bardzo ekspansywne, z bardzo silną, bardzo istotną siłą militarną, które próbuje, że tak powiem, rozszerzać się w różnych kierunkach, podbijać nowe obszary i wcielać je do swojego terytorium. Dynastia Han podbija Półwysep Koreański i, że tak powiem, wciela go do terytorium imperium. Podbija tam część Indochin, również je wciela. Także mamy tutaj bardzo ekspansywne imperium, które do pewnego stopnia można porównać z Imperium Rzymskim, zresztą jest to do jakiegoś stopnia równolatek Imperium Romanum. Potem mamy kilkaset lat wojen domowych i odbudowę imperium przez dynastię Sui pod koniec VI wieku naszej ery. No i dynastia Sui oraz która nastąpiła po niej po kilkudziesięciu latach, dynastia Tang, to są również bardzo ekspansywne dynastie. Tylko na czym polega problem? No gdy Chińczycy próbują ekspandować w różnych kierunkach, to okazuje się, że te ludy, które niegdyś podbili i wcielili do imperium, na przykład Koreańczycy, oni nabyli już pewne poczucie tożsamości narodowej. Przez te kilkaset lat, gdy w Chinach panował zamęt, zaczynali z sukcesem budować swoje państwa i niekoniecznie z powrotem chcą być po prostu prowincją Imperium Chińskiego. Koreańczycy są tutaj bardzo dobrym przykładem, ponieważ dynastia Sui i wczesna dynastia Tang organizuje w sumie 3 inwazje w stosunku do Koreańczyków. Pierwszą Koreańczycy odpierają, drugą odpierają, trzecia Chińczykom się powiodła, udało się dużą część imperium, dużą część Półwyspu Koreańskiego podbić, ale Koreańczycy no nie poddali się, tak? Stosowali opór przeciwko chińskiemu okupantowi, formowali partyzantkę, no zresztą to jest złożona kwestia, całego Półwyspu Chińczykom nigdy podbić się nie udało, tam bywały pewne obszary, które były niezależne. No i Chińczycy, widząc, że no ten podbój jest bardzo kosztowny, zdecydowali się z Koreańczykami pójść na pewien układ. To my wam da, pozwolimy stworzyć własne państwo, ale w zamian wasz władca będzie uznawał zwierzchność cesarza chińskiego i płacił właśnie ten podarek w postaci tributu. I tu się zaczyna stopniowo właśnie ten system trybutarny kształtować, który w kolejnych stuleciach był, można powiedzieć, upowszechniany w kontaktach pomiędzy Chinami a tymi, prawda, ludami ościennymi, na przykład z Wietnamem, tak, gdzie sytuacja była troszkę podobna, ponieważ idąc o parę stuleci do przodu, dynastia Ming, dynastia, która doszła do władzy po wygnaniu z Chin Mongołów pod koniec XIV wieku, na początku XIV wieku zapanowania cesarza Jungle, tego, prawda, promotora tych wypraw, prawda, morskich, admirała Zheng He, zdecydowała się najechać Wietnam. Przez kilkanaście lat go okupowała, ale nastąpiła podobna sytuacja. Wietnamczycy okazali się być trudnym orzechem do zgryzienia i też Chińczycy przeszli na, powiedzmy, tą taką kontrolę bardziej pośrednią poprzez partycypację Wietnamu w systemie trybutarnym. I ten system trybutarny, można powiedzieć, osiągnął taką swoją pełną formę właśnie za panowania tych dwóch ostatnich dynastii. Dynastii Ming i dynastii Qing. Także tak ten system się zmieniał. A odpowiadając na twoje pytanie, jak Chińczycy podchodzili do kwestii dyplomatycznych, to myślę, że dosyć dobrą odpowiedzią na to pytanie jest spojrzenie na to, jakie instytucje w Chinach odpowiadały za kwestie kontaktów z innymi ludami. No w Europie, prawda, gdzieś od średniowiecza, renesansu, w poszczególnych krajach powstawały regularne ministerstwa spraw zagranicznych, tak? Natomiast Chińczycy do kontaktów z innymi ludami mieli tak zwane, to się różnie tłumaczy, biuro bądź ministerstwo do spraw rytuału. No rytuał, jak tak sobie usłyszymy ten termin, to jest dla nas czymś no, o mocno wewnętrznym charakterze, prawda? No i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Chińczycy nie traktowali Wietnamczyków, Koreańczyków, nawet jeśli ci mieli swoje państwo i płacili trybut,
jako twory, powiedzmy, jakoś, nie wiem, endemicznie zagraniczne, tak, ponieważ Imperium Chińskie, państwo środka było bytem uniwersalnym. Traktowali to jako coś z gatunku pewnych relacji wewnętrznych. Ten rytuał, tak, poseł z danego państwa przyjeżdżał na dwór chiński, padał przed cesarzem na twarz, składał, prawda, podarek i w zamian za to dostawał prawo do handlu, możliwość partycypowania w kulturze chińskiej, chiński kalendarz, a nierzadko też rangę w imperialnej biurokracji, tak, bo to, że się było królem Korei, to nie znaczyło znowu jakiegoś pełnienia jakiejś funkcji zewnętrznej, tak, ta Korea była no częścią Chin, tak, tylko że ona miała pewną swobodę, można powiedzieć, tak, upraszczając to. Szanowny doktorze, a czy pewnego rodzaju prawdą jest taka opinia, która krąży, że Chiny mają do świata, zwłaszcza tego zachodniego, pewne pretensje, bo twierdzą, że świat był dobry, wartościowy, rozwijał się, był bezpieczny, kiedy był stworzony na modłę właśnie chińską. Taki, no, że świat był po prostu wręcz chiński. No i przyszli ci wstrętni kolonizatorzy i o ten kolonializm, czy nawet neokolonializm w Chinach mają też być pretensje, bo próbuję teraz jakby połączyć dwie duże kropki. Początek naszej rozmowy i to wszystko, o czym mówiłeś później. Czy Chiny próbują odbudować na tyle pozycję nie tylko gospodarczo, ale w pewien sposób polityczny? No i właśnie tutaj słowo, wobec którego mam trochę wątpliwości. Ideologiczny, pewnej wizji świata. Czy Chiny poprzez tą gospodarkę będą próbować nam to wszystko przemycać, czy jednak w pewien sposób utrzymujesz swoje zdanie, które kiedyś wyraziłeś, że dla nich to jednak ta gospodarka ma priorytet? Powiem ci tak, no funkcjonuje w nomenklaturze coś takiego jak mądrość etapu. I odwołując się tej mądrości etapu, to powiem w ten sposób. Dla Chin w latach 80., 90., 2000 gospodarka była bardzo ważna, ponieważ musieli zbudować no, stosowny potencjał społeczno-gospodarczy, technologiczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w jakimś tam, powiedzmy, horyzoncie czasowym, no to o czym sobie dzisiaj mówiliśmy, ta pewna spuścizna, te pewne tradycje, te pewne wzorce swojej wyjątkowości, swojej imperialnej przeszłości, są bardzo, ale to bardzo ważne. Jak sobie poczytamy tutaj, prawda, głównych takich teoretyków myślenia o polityce zagranicznej w Chinach, jak na przykład pułkownik Liu Mingfu, czyli autor tego terminu chiński sen, do którego bardzo aktywnie odwołuje się przewodniczący Xi Jinping, czy na przykład trochę w łagodniejszej formie profesor Jan Xuetong, tak, no to ta ich przeszłość, tak, której takim istotnym elementem był, prawda, ten system trybutarny, w ramach którego no, potwierdzano to wyjątkowe miejsce Chin na arenie międzynarodowej, jest bardzo ważny. To jest dla nich jakiś punkt odniesienia, do którego próbują w jakimś stopniu wracać. Na tyle oczywiście, na ile jest to możliwe, tak. No, ja myślę, że to jest mało realne, aby w XXI wieku no, Chiny miały taką pozycję w skali globalnej, jaką na przykład miały w Azji Wschodniej za panowania dynastii Ming. No niemniej to poczucie ich wyjątkowości i tego, że no im się w cudzysłowie, prawda, należy więcej na tej arenie międzynarodowej niż mają teraz, no tam w ich pewnym DNA politycznym naturalnie jest, nie ma co tego ukrywać. A wracając do pytania, od którego zacząłeś, czyli o ten stosunek do Europy, do pewien, prawda, resentyment antyeuropejski, to on oczywiście jest po dzień dzisiejszy, tak, ponieważ system trybutarny, czyli ten system ich wyjątkowości w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, no, on się skończył w XIX wieku, w momencie, w którym te potęgi europejskie zapukały mocniej do bram tego chińskiego imperium i w szeregu konfliktów je pokonali, tak. W pierwszą wojnę opiumową Chiny przegrały z Brytyjczykami, drugą z Brytyjczykami i Francuzami. W ramach tego no, musieli podpisać te traktaty pokojowe w Nankinie i w Tiendzinie, tak zwane traktaty nierównoprawne, tak, które no, faworyzowały zdecydowanie, prawda, zwycięzców tego konfliktu. Londyn i Paryż. W latach 80. XIX wieku Chiny przegrały wojnę z Francją o Indochiny, tak, między innymi o Wietnam. Ci ich trybutariusze właśnie z Azji Południowo-Wschodniej przeszli pod,
panowanie francuskie, potem Brytyjczycy skolonizowali Birmę, na taką, można powiedzieć, wisienką na torcie była klęska w wojnie z Japonią w roku 1894, w wyniku którego Chińczycy utracili Tajwan i musieli zgodzić się na niepodległość Korei, którą w kolejnych dekadach Japonia również zamieniła w swoją kolonię. Także tutaj ten resentyment, on jest po dzień dzisiejszy, tak? Jest w chińskiej nomenklaturze historycznej taki termin jak Bainian Guoqi, czyli 100 lat upokorzeń, które zaczęły się właśnie wraz z klęskami w wojnach opiumowych, a skończyły się wraz z dojściem komunistów do władzy w 1949 roku. Stanisławie, to końcówka trudna, ale no nie wiem, zobaczymy, czy optymistyczna, czy nie. Dość krótkie i konkretne pytanie. Chin mamy i powinniśmy się obawiać, czy nie? Czy jakbyś siedział na takim europejskim tronie i był ośrodkiem, osobą decyzyjną, to szedłbyś na współpracę z Chinami dzisiaj oczywiście pogłębioną, wszelką, czy jednak w jakimś ograniczonym zakresie i mocno byś stawiał swoje warunki? Jak według ciebie powinniśmy do tego podejść? Ja myślę, że jeśli mówimy o polityce europejskiej, to dosyć sensownym podejściem jest ta polityka tak zwanego de-riskingu, tak? Czyli utrzymywania z Chińczykami kontaktów gospodarczych, dyplomatycznych, ale jednak przy uwzględnieniu tego, że to państwo może być poważnym zagrożeniem. Czyli innymi słowy, jak na przykład, jakże wrócimy sobie do tych podejścia Emmanuela Macrona. Możemy z wami wchodzić w pewną kooperację w różnych dziedzinach, ale jako strona europejska my też z tego coś musimy mieć. Czyli na przykład otwórzcie w większym stopniu swój rynek zbytu dla naszych towarów. Tak możemy kooperować. My wam coś damy, wy nam coś dacie. Ale na tego konia trojańskiego chińskiego należy uważać, bo no to już jest w ogóle niepodważalne i bezdyskusyjne, że Chińczycy no zbierają sporo danych na nasz temat, zarówno z tych źródeł otwartych, tradycyjnego wywiadu, jak i wykorzystując właśnie nowoczesne technologie, a przecież ja już nie chcę mówić, że jesteśmy w przededniu, bo właściwie ten proces już trwa, no takiej nowej industrializacji, nie wiem jak to dobrze nazwać, bo ten świat cyfrowy już istnieje, ale za chwilę nie tylko jak Europa, mocno wejdziemy w nowy etap rozwoju świata. Rozwoju trochę w cudzysłowie, bo ja osobiście mam pewne wątpliwości i obawy. Ja również. Rozwoju sztucznej inteligencji, tej prawdziwej już i tak dalej, i tak dalej. No, Chiny będą chciały odgrywać swoją rolę nie tylko we własnym regionie, ale i pewnie dalej. Nie tylko chcą, tylko ją po prostu odgrywają. Wiesz, a propos nowoczesnych technologii, to właśnie gdy mówimy o tej koncepcji de-riskingu, no to tutaj ona zajmuje bardzo, bardzo istotną rolę i tam się zwraca uwagę na to, że jak mówimy o pewnych obszarach, szczególnie gospodarki o znaczeniu, gospodarki, technologii o znaczeniu strategicznym, no to tutaj po prostu Chińczyków nie można dopuszczać, tak? Chociażby tutaj zagadnienie, prawda, technologii 5G, tak? Już pewnie nie tylko 5G, ale i kolejnych. Ja to wziąłem jako, powiedzmy, taki no, najbardziej charakterystyczny element, tak. Prawda? Bo mamy również sztuczną inteligencję. Bardzo, bardzo dużo, no ja tu też się ukrywam, że no jako rocznik 87, no coraz częściej czuję się, że jestem z tyłu, powiedzmy, pewnego rozwoju technologii. Tutaj chyba nikt się nie czuje tak naprawdę pewnie. Stanisławie, bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że na wiele odpowiedzi udało nam się, a przede wszystkim tobie odpowiedzieć, ale jednocześnie mam też ogromną nadzieję, że udało nam się zadać też wiele pytań i zasiać być może trochę wątpliwości, tak aby nasi słuchacze sami chcieli pogłębić swoją wiedzę. No właśnie w tym pewnego rodzaju zagadnieniu chińskim, które bardzo mało rozumiemy i bardzo się cieszę, że pomagasz nam w zrozumieniu tych niełatwych wątków i powtórzę się tutaj i zagadnień. A dziękuję i polecam się na przyszłość. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Stanisław Niewiński, związany z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i Instytutem Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Dziękuję Stanisławie serdecznie. Dziękuję również, Arturze. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.